Hejka wszystkim, z wami Maksim Szust i to jest Emoji Challenge! Oj! I teraz ktoś z was pomyśli, co on teraz będzie z 5 minut wygłupiał się na kamerę, będzie robił jakieś dziwne minki, będzie parodiował jakieś emotki, a potem po prostu za wszystko to poprosi lajka i subika? Ha! Nie! Ale ty zgadłeś! Ja mogę robić głupie minki i bez emotek! Wcześniej robiłem filmiki na TikToku i na YouTube tylko w charakterze humorystycznym. Starałem się jakoś was rozśmieszyć, poprawić wam humor i nigdy nie opowiadałem o sobie, co ja lubię, jaki mam charakter, co ja mam w ogóle w tej głowie. I tak jak emotki teraz są bardzo aktualne, to oni pomogą nam bardziej się zapoznać z wami. I sens tego challenge'u jest w tym, że ja wybiorę 5 emotek, które maksymalnie charakteryzują moją postać. I w tym filmiku ja opowiem wam, czemu właśnie wybrałem te 5 emotek i wyjaśnię dlaczego. Lecimy! I pierwsza emotka to ba-bam! Emocja! To śmiejący się do płaczu smile. Ja zacząłem zauważyć, że we wszystkich swoich filmach bardzo mało się śmieję, ale w życiu jest co inaczej. Ja w ogóle kocham się śmiać, kocham uśmiechy, kocham jak mnie ktoś śmieszy, kocham jak ja kogoś śmieszę. Ogólnie to mnie bardzo łatwo rozśmieszyć i ja ci obiecuję w 100%, jak kiedyś się spotkamy, to będziemy fajnie się śmiać. Dlatego pierwsza emotka, która mnie charakteryzuje, to jest on! Ha ha ha! Ahaha, jakie śmieszne. Tak. Następna emotka to jest na 100% ja. Tak, to jest on. Plecak. No naprawdę, kochanie, ktoś może w ogóle wyjść z domu? Z telefonem, z kluczami, z pieniędzmi. Ja na przykład nie mogę wyobrazić sobie tego, jak ja wychodzę z domu bez plecaka. On już jest jak część mojego ciała po prostu. On zawsze jest przy mnie i ze mną. Gdzie on jest? A, on w ogóle tu leży. No w ogóle powiedzcie mi, jak wy możecie wyjść z domu bez piłki, na przykład bez portmonetki. O, słuchajcie, tutaj jakieś pieniądze są. Bez jakieś siatki. Oh my god. Bez widelca na przykład. Bez czosnek? Co? Jeszcze jeden widelec na przykład. Bez markera. Bez śrubokręta. No, bardzo przydatny jest. Bez pada. O, Xbox. Dalej ja wybrałem kawę. Z kawy zaczyna się każdy mój poranek. Nie, nie można powiedzieć, że ja jestem uzależniony od kawy. Ja myślę, że to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia. Kawa bardzo łatwo się zaparza, pomaga zebrać się z myślami rano, ożywia cię. Ogólnie kawa to jest mój wybór. I dzisiejsze rano nie było wyjątkiem. Dalej ja wybrałem papierosy. I wiecie co? Ja nienawidzę papierosów. Ja w ogóle odnoszę się bardzo negatywnie do palenia i po prostu aż tak nienawidzę. Fu, to jest obrzydliwe po prostu, naprawdę. Ja myślę, że palenie papierosów to jest najbardziej negatywny nawyk, którym mogą sobie przyzwyczajać ludzi w ogóle. Ja też czasami po prostu myślę, że ludzie, którzy palą, po prostu są głupie i staram się z nimi nie komunikować i po prostu obchodzić ich w ogóle. O, cześć! Cześć! Jak się masz? Dziękuję, fajnie. Słuchaj, ty nie będziesz miał zapalniczki. Ej, gdzie jesteś? Tak, możliwe byłem kiedyś powiązany z paleniem i jest mi bardzo wstyd za to. I w ogóle nienawidzę siebie za to. I następne emoji, które wybrałem, to jest piłka. Dlaczego piłka? No, pewnie dlatego, że lubię się ruszać, lubię grać w grę, lubię aktywny obraz życia, lubię beztroskie życie. Jeśli by można było całe życie żyć w dostatku i nie pracować, ja bym całe życie się bawił po prostu. Ja naprawdę bardzo się boję dorosłego życia. No i właśnie to, co ja teraz robię, to jest chyba naprawdę jedyna rzecz, którą chcę się zajmować całe życie w tym momencie. No i na dzisiaj to wszystko i teraz znacie mnie trochę więcej i mam nadzieję, że wam się spodobało. No i ponieważ to jest challenge, ja mam prawo przekazać go dalej. No i ja przekazuję ten challenge wam. Wy macie na to 7 dni, a jeśli nie zrobicie tego, to jesteście tą emotką. Jeśli ty masz YouTube, Instagram, TikTok, po prostu bierz ten challenge i opowiadaj o sobie swoim widzom. Wysyłajcie mi te filmiki i oznaczajcie mnie pod takim hashtagiem. Szust naucznie, nie wiem, w którą stronę będzie pokazywała. Pod tym hashtagiem i ja zobaczę, obejrzę wszystkie filmiki i polajkuję i skomentuję. Może ty masz takie marzenie nagrywać filmiki i nie wiesz, z czego zacząć? Proszę, ten challenge jest dla ciebie, bierz go i nagrywaj. Nagraj o sobie, emoji ci pomogą. Nie zapomnij wysłać mi, ja koniecznie zobaczę. Z wami był Maksim Szust, subskrybujcie mój kanał, stawcie łapki do góry, no i bądźcie ze mną, kochani. I nie bądźcie smutni. Bardzo was kocham. Pa!